Dzień dobry. Były już takie momenty, że myślałem, że wody jest bardzo dużo i więcej już nie będzie. Myliłem się. Zaraz zobaczycie, ile jest jej teraz i obawiam się, że będzie nawet jeszcze więcej. To jest tylko taki przedsmak. To dzisiaj wody jest tyle, że uda się w końcu przetestować kalosze, które dostałem na wymianę po tym, jak pierwsza para przeciekała. Będziemy się zajmować sadzeniem czosnku niedźwiedziego, którego w ogóle tutaj trochę widać. Także prosto z ogródka wychodzimy do bajorka. Tak, nie przejęzyczyłem się. Tu wszędzie jest woda. Jest jej naprawdę sporo. Cieszę się, że postawiłem to aż tak wysoko, bo inaczej też by już pływało. Także tak, tyle wody jeszcze nie było tutaj nigdy. To znaczy przynajmniej odkąd ja tu jestem. I nie mam pomysłu, jak sobie z tym poradzić. To znaczy ja nie będę teraz nic z nią robił, bo mi ona w sumie tak średnio przeszkadza. Znaczy oprócz tego, że do przyczepy da się dojść tylko w kaloszach, to nie jest to jakiś dla mnie duży problem. Ale w przyszłym roku chciałbym jednak uniknąć takiej sytuacji i dlatego teraz sobie pozaznaczam, no może nie teraz, w sensie nie dzisiaj, o kurde, tu się prawie przejść nie da, pozaznaczam sobie, gdzie ta woda chce być i pokopię jakieś zagłębienia, żeby chociaż były jakieś fragmenty, którymi da się w miarę przejść. No dobra, tu jest wyżej. To tutaj sobie znajdę gdzieś tam parę miejsc na te czosnki. Będę łaził, wtykał je i może pokażę potem, jak to wyszło. Kupiłem 150. O, po krzywi już wyłażę. Świetnie. Tęskniłem do mnie. Kupiłem 150, trochę rozdałem. Ale chyba też dali gratisy, także tyle zostało. I wtykamy to tutaj. I potem coś może jeszcze porobię. Mamy tutaj w tym rowie granicznym parę takich fajnych miejsc, gdzie są kubki gałęzi. I woda się spiętrza. Nie wiem, no. Wygląda to prawie jakby to człowiek specjalnie poukładał, ale nie mam pojęcia, kto mógł to zrobić. Tutaj widzę, że coś sobie ryło. Jest parę takich miejsc, gdzie zwierzęta przekraczają sobie ten rów często. I ja tutaj przychodzę patrzeć za jakimś porożem, ale oczywiście nigdy żadnego nie znalazłem. Bo moje słynne szczęście tutaj może stoi na przeszkodzie. Oczywiście nie robiłem żadnego researchu, jak to się tam sadzi. Pamiętam, że pod drzewa liściaste, że lubią tam być przysypane liśćmi. I to tyle, co pamiętam. Także wygrzebuję tutaj jakieś małe rowki, wsadzam po kilka i idę dalej. Tutaj pod, to jest chyba grab, tak? Grab czy buk? Chyba grab. Zdarza się czasami tutaj na zadupiu, jest ich łącznie pewnie mniej niż 10 i je na pewno będę zostawiał, bo to jakaś tam fajna odmiana od tej olszy, która rośnie tu wszędzie. Także dostał kilka czosnków do towarzystwa i idę dalej. Tutaj na tyłach też jest nieźle, rowy pełne po same kule.
droga zalana. No ładnie. Dobra, posadzone, także jak tam się przyjmą, będą miały ładne listki, to je wam pokażę, a jak nie, to nie i będę udawał, że nie wiem, o co chodzi. Tutaj coś dało delikatnie Martynce do zrozumienia, że nie podoba mu się, że nasadziła tu jakiś cebulek, że wyjebały tutaj i poszło sobie gdzieś. Że Martynka, wiadomość do ciebie. Dobra. Dobra, nie ma co szaleć i robić wszystkiego w jeden dzień, bo już się szaro robi. Także proces przebiegał tak, że ubiłem trochę tą ziemię, bo było tutaj bardzo miękko, stąd wyjąłem tą kastrę budowlaną i nie uleżało się to jeszcze. Dołożyłem drugą poprzeczkę na dole płotka, który kiedyś może powstanie. Przykręciłem to do niej, do tej górnej i dolnej. Poukładałem na kamieniach. Podobno jak się postawi drewno na kamieniu, to nie trzeba nawet go izolować i ono i tak nie spróchnieje. Zobaczymy. To jest bardzo dobry kawał drewna do tego eksperymentu, bo on już był częściowo spróchniały, także tak. Tam wsypałem też trochę mniejszych kamieni na drenaż, jak te pszczoły tu będą tam, wiadomo, sikać, żygać i tak dalej, to sobie to wszystko przeleci. Tam, gdzie i tak bym zakrył kartonem te roślinki i one by zdechły gdzieś tam w tym miejscu, to sobie je wyjąłem, żeby zobaczyć, jak to kiedyś będzie wyglądać, jak sobie tutaj zrobię jakiś zielony dach. Muszę poczytać o tym, co tu tam powtykać, bo nawet nie wiem. I nie mam już baterii, ale no to będę wkładał standardowo. Oprócz tych rurek, szyszek, co nazbierałem, to jakieś kawałki drewna powiercone, coś tam poznajduję. Do tego przyjdzie siatka i tyle, będzie zrobione. Nie wiem, może jutro, jak nie będzie tak lało jak dzisiaj, bo zmokłem jak pies, zobaczymy. No oczywiście ani miarka, ani poziomnica nie były użyte ani razu, dlatego widać, jakie to jest pięknie przekoszone. O, w żadną stronę nie jest prosto. No ale pszczoły też nie używają poziomnicy i jakoś mieszkają. Kurde, no ani deweloper, ani budowlańcy, którzy stawiali blok, w którym teraz wynajmuję mieszkanie, nie używali poziomnicy i też to nikomu nie przeszkadza. Także przyświecała mi ta sama zasada co im. To nie jest do mieszkania, tylko na wynajem. A te pszczoły nawet nie będą płacić czynszu, więc nie ma się co wczuwać. Tutaj jakaś tam gałąź przykrojona, coś, stare dechy. Nikt tutaj się za bardzo w to nie wczuwał, nikt nie będzie z tego strzelał. Wypełnimy to, tu sobie porosną chwasty naokoło pewnie i będzie wyglądało spoko. A jak potem spróchnieje, to zamieszkają tam z powrotem te larwy, co tutaj już mieszkały. Czyli wygoniłem je, ale one i tak tutaj wrócą. No i to tyle na dzisiaj. Znowu pada, zajebiście. Dziękuję za uwagę i do widzenia.